Starostwo powiatowe w Grójcu mimo panującej pandemii wirusa COVID-19 na bieżąco realizuje zadania inwestycyjne dla dobra mieszkańców powiatu. Do początku lipca 2020 roku w siedzibie starostwa odbyło się podpisanie umowy na wykonanie 5-kilometrowego odcinka drogi Szczęsna-Rożce. Inwestycja warta ponad 4 miliony złotych ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. W ramach zadań inwestycyjnych prowadzona jest również budowa szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie powiatowego centrum medycznego w Grójcu. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego SOR-u powstanie także lądowisko dla helikopterów, co pozwoli włączyć szpital grójecki do ogólnopolskiego systemu ratownictwa LPR. W Nowym Mieście nad Pilicą wybudowana została nowoczesna sterylizatornia narzędzi chirurgicznych. Inwestycja obejmowała zakup sprzętu oraz aparatury na potrzeby tutejszego szpitala. Budowa obiektu była możliwa dzięki programowi operacyjnemu województwa mazowieckiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko 2 milionów złotych. Wybudowana droga na trasie trzylatków Kozietuły umożliwia wygodną komunikację z drogami wojewódzkimi łączącymi województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie. Droga ma duże znaczenie dla dostaw płodów rolnych, głównie jabłek, do jednego z największych zakładów przetwórczych w Polsce znajdującego się w miejscowości Kozietuły. Środki na remont drogi oprócz starostwa powiatowego przekazały Grupa Producentów Rajpol, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Gminy Mogielnica oraz Błędów. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach wykonana została kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zainstalowano również kolektory słoneczne dla potrzeb budynku mieszkalnego. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 2,5 miliona złotych. Zakończono odnawianie sal lekcyjnych oraz przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce. Za kwotę ponad 400 tysięcy złotych wykonano wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Na budowę otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. W Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu trwają prace remontowo-konserwacyjne instalacji elektrycznej. Łączny koszt inwestycji to ponad 120 tysięcy złotych. Środki na remont w całości zostały przyznane z budżetu powiatu. Dzięki współpracy Starostwa Powiatu Grójeckiego z gminą Jasieniec możliwa była przebudowa drogi powiatowej Wola Boglewska-Murowanka. W ramach modernizacji wykonano podbudowę drogi oraz remonty nawierzchni. Na inwestycje pozyskano środki m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony złotych.